Hej, ho! Ktoś tu sobie nieźle naważył. Jestem kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. O, tak! Znam całe mnóstwo wspaniałych opowieści. Chcesz usłyszeć jedną z nich? Dycha za minutę. Pewien ciekawy jegomość powiedział mi kiedyś, nigdy nie gaś całkowicie swego pragnienia, przyjacielu. Ba, cóż za okropny pomysł! Ach. Od razu lepiej. Nie masz się ważyć nierozważnie. To bardzo ważne. Jak to? Z kolegą się nie napijesz? Gardzisz? Pewien mędrzec powiedział kiedyś. Pusty kufel to po prostu taki, który nie został powtórnie napełniony. Eee. <laughs> o czym to ja? Ważne jest, aby opanować napitek i nie pozwolić, by to on zapanował nad nami. A, i jeszcze jedno, trzeba pić dużo wody. W senniku pandaryńskim jest napisane: Liczne klikanie przetrzymasz, późnej starości dożyjesz. Dla niektórych sama podróż jest celem. Losem wędrowca jest przemierzanie świata. Przygląda się on obcym kulturom, chłonie je, a później wykorzystuje zdobytą wiedzę, aby żyć pełnią życia. A. Pytasz o los mrocznego wędrowca? To się nie mogło dobrze skończyć. Pytać dlaczego walczymy, to jak pytać po co grasz w Heroes of the Storm. Chodzi o wbijanie poziomów. Proszę o kolejne pytanie. Ten gromowar, gorzelnik. Pytaj o moje produkty i nie daj sobie wcisnąć żadnych tanich podróbek. Starożytny sekret pandarenów to jest. Gromie, ziemio, ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Żywioły przybywają na moje wezwanie! Czas roztrzaskać parę beczułek! O, muszę częściej szorować tę beczułkę. Rozpętamy tu pandamonium! Napijcie się, ja stawiam! Spróbujcie specjalności zakładu, Gromowa fu! Rozpętam tu pandamonium! Za pandarię! I za to trzeba się napić. A z ciebie co za stwór? Eh, skoro już walczysz po naszej stronie, mów mi, Chen. Lili, nie odchodź za daleko. Murlock? A ty co tutaj robisz? Witaj, przyjacielu. Dobrze cię znowu widzieć. Gotowi na małe pandamonium? Chcesz, łyka? Od tego zacnego tronku nawet na rogach wyrosną ci włosy. Słaba głowa, co? Oj. niektóre krasnoludy mają jednak słabą głowę. Najważniejsze, że się starasz, Lili. A teraz wstań, spróbujemy jeszcze raz.